ożywiasz wszystko, daj nam nowe życie. W wizji proroka Ezechiela mamy taki piękny obraz Doliny Wyschłych Kości. Jest to dolina pełna śmierci, jest to dolina martwa, sucha, bez nadziei. I prorok wchodzi w tą dolinę, przygląda się jej i słyszy głos Boga: prorokuj do wyschłych kości. Myślę, że każdy z nas za każdym razem, kiedy pochyla się nad Słowem i kiedy rozważa temat śmierci, ma na myśli swój własny grzech. Bo tak naprawdę prawdziwą śmierć niesie nam grzech. I kiedy stajemy w takiej dolinie śmierci, czyli w dolinie naszego grzechu i patrzymy na ten nasz grzech, wtedy otwieramy nasze serce przed Bogiem. Wtedy prosimy Go: Panie, daj nam nowe życie. Czy jesteś w stanie ożywić tą dolinę śmierci? I wtedy Bóg mówi w księdze proroka Ezechiela w 37 rozdziale: oto ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Dla człowieka to jest w ogóle obraz nie do wyobrażenia. Obraz, który wydaje się jakiś totalnie abstrakcyjny. Jak dolina pełna suchych kości może nagle się ożywić? To nagle prorok widzi, że kości zaczynają trzaskać, oblekają się mięśniami, ciałem i w ostateczności otrzymują ducha. I to jest właśnie duch ożywiciel. Następuje proces. Tak samo jak w naszym życiu jest proces nawrócenia. Pan Bóg nie robi pstryk i twoja słabość nie znika. Pan Bóg nie robi pstryk i twój grzech, z którym masz problem przez wiele lat, przestaje istnieć. On po prostu daje nam czas, żebyśmy do tego wszystkiego dojrzeli. Żebyśmy potrafili przyjąć ducha ożywiciela. Bo tylko Bóg może z naszej doliny śmierci wyprowadzić prawdziwe życie. I dalej prorok Ezechiel pisze: tak mówi Pan, oto ja otwieram wasze groby i wydobywam was z grobu, ludu. Życzę wam, abyście odkryli w swoim życiu ducha ożywiciela.